O co chodzi ze zbiórką na grzyby? Zostało mi tylko 1500 grzybów, troszkę więcej, ale no tam zaokrągliłem w dół. 1500 grzybów mi tylko zostało i teraz decyzja należy do was, z racji tego, że ja póki co nie wydaję już pieniędzy na EU8, przynajmniej na razie. Hazardzista? Nie hazardzista. To albo dzisiaj wykurwiamy te 1500 grzybów na tym streamie, ile wbijemy, tyle wbijemy, jest koniec, streamek pewnie będzie trwał krócej. Albo ewentualnie jak uzbieramy na większy pakiecik, w sensie na ten największy, czyli za 400 taki jaki jest cel, to wtedy kupuję 3600 i bawimy się dzisiaj pewnie gdzieś tyle co wczoraj, czyli no gdzieś do 20 albo coś takiego. Także tutaj zostawię wam chwilkę, bo jeszcze muszę dwa tematy poruszyć, pokażę wam jak tam serwer i tak dalej. Jeżeli chce ktoś się dorzucić do zbióreczki i chcecie, żeby streamek był dłuższy i odcinek dłuższy i tak dalej, to no to od was zależy tak naprawdę. Tu już decyzja należy do was. Tak naprawdę to przez was, bo wczoraj mnie baitowaliście, żebym wbił wyższy level i to przez was się tak wyjebałem z grzybów. Ogólnie jak ktoś jest ciekawy, to wczoraj wydałem 6000 grzybów na wczorajszym streamie, a miałem tak ze 4 max, może 3,5. I to wasza wina. To wasza wina by far, bo baitowaliście na tym czacie. Także sianko Dartelek. Także teraz musicie odkupić grzechy. W sensie nie musicie, ale jeżeli chcecie, to zajebiście. Okej, na samym początku jeszcze chciałbym się odnieść na poważnie do dwóch tematów, bo wczoraj specjalnie odniosłem się do nich jak totalny burak, żeby troszeczkę zbejtować. I udało mi się to. Udało mi się to bardzo dobrze, bo tyle ile ludzi się zesrało pod filmem z drugiego dnia z EU8, to jeszcze chyba nie było. Nie miałem takiego filmu, żeby aż tyle się ludzi zesrało. Zacznijmy od tematu przekleństw moich, dość częstych, które są mi zarzucane. To jest w ogóle śmieszne, że ja, mając prawie 24 lata, muszę się tłumaczyć z tego, że przeklinam na streamach. W sensie nie muszę, ale chcę to wyjaśnić. Dlatego, że zostałem dzisiaj zaatakowany. Zostałem dzisiaj zaatakowany przez armię chyba pani Miodek. Tak mi się coś wydaje. Albo po prostu jakiś stulejarzy. Co nawet pani Miodek nie wie, że istnieją. Ale nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. Nie będę się domyślał. Cicho. Podchodzimy do tematu na poważnie. Więc tak, co do moich przekleństw. Bardzo mnie bawią komentarze, które bardzo często dzisiaj się pojawiały właśnie pod filmem. Że nie byłem tutaj rok, nie byłem tutaj 2 lata, ale ty się zmieniłeś, odjebało ci od subów, zacząłeś przeklinać. Kiedyś taki nie byłeś, kiedyś aspirowałeś na kogoś pokroju Royo, a teraz jesteś zwykłym magikalem. Taki komentarz również dostałem. Więc tak. No. No generalnie no to były tego pokroju komentarze. Więc tutaj bardzo się cieszę, bo w sumie to jest taka, wiecie, taki filtr ludzi, dlatego że jeżeli ktoś regularnie ogląda moje filmy i nie mówię, że wszystkie, bo ciężko oglądać wszystkie, ale wiecie, no dość często, nie? To co go akurat zainteresuje, to tam sobie klika i tak dalej. Ten wie, że jeżeli nagrywam normalne filmy na YouTubie, po prostu je nagrywam, a nie są one ze streama, to ja na tych filmach do tej pory nie przeklinam, nie używam w ogóle przekleństw. Bo po prostu jak nagrywam odcinek, mam jakiś cel na ten odcinek, wiem co mam mówić. Generalnie no wiadomo, jak nagrywam odcinek, to coś chcę na nim robić konkretnego, to jest wtedy zupełnie inaczej, nie? Natomiast jak jest właśnie start serwera, czy ogólnie, zacznijmy od tego, że ja na Twitchu odkąd streamuję, ja streamuję od początku 2021 roku, to ja od zawsze tutaj przeklinam dużo. Dlatego, że ja widzów na Twitchu, spędzamy ze sobą wiele godzin w miesiącu, ja widzów na Twitchu traktuję jak ziomków i gadam z nimi jak z ziomkami, a ja prywatnie dużo przeklinam, więc tutaj też dużo przeklinam, bo gadam z wami jak z ziomalami. No a jak jest takie coś jak start serwera, to nie jestem w stanie jednocześnie i nagrywać filmów na YouTubie i robić streamów, więc po prostu łączę to. Robię streama tak jak wczoraj 3-godzinnego, z niego robię niecałe 2 godziny, bo wycinam jakieś nudne momenty i wrzucam to na YouTuba. Najczęściej jest tak, że w sumie jak się właśnie coś dzieje, czyli nie wiem, ubijemy jakiś log, znajdę jakiś dobry item czy coś, to mówię o kurwa, nie? I wszystko co jest pomiędzy jest wycięte i jest do tego momentu, gdzie mówię o kurwa, bo coś tam ubiłem, coś tam znalazłem. Więc na tych wycinkach na YouTubie wychodzę na jeszcze większego patusa i jeszcze więcej przeklinam niż normalnie, nie? Więc no, więc jeżeli ktoś mnie nie śledzi, tylko obejrzy sobie jeden film na rok, to może faktycznie mu się tak wydawać, ale jeżeli ktoś regularnie ogląda moje filmy, ten wie, że na zwykłych filmach, które nagrywam tak bezpośrednio na YouTuba, nie przeklinam.
Także fajnie, bo dużo takich ludzi, którzy nawet mnie nie oglądają, się postanowiło wypowiedzieć. I teraz przejdziemy sobie płynnie do drugiego tematu, bo bardzo dużo osób się oburzyło, że coś tam sobie żartowałem z pani Miodek, z Mrs. Honey. Widziałem, że znalazło się bardzo dużo obrońców Mrs. Honey, bo ja powiedziałem, wiecie, no to co mówiłem wczoraj, nie? Coś tam o kręceniu się na fiutach i tak dalej, takie jajca. Generalnie zdaję sobie sprawę, że osoby, które ją bronią, bardzo możliwe, że jedyną kobietę, jaką widzieli nago, to jest właśnie ona na jej OnlyFansie. I dlatego są tak w nią zapatrzeni jak w obrazek, że ona nie wie, że oni istnieją, a oni ją bronią pod losowym filmem w komentarzu. Ale dlaczego posłużyłem się terminem kurwisko? Już tłumaczę. Gdyż pani Miodek sama na swoim Instagramie kiedyś przyznała się, że pracowała jako prostytutka w Berlinie. Sama powiedziała, że to prawda i tak dalej, nie? Więc jeżeli ja bym dawał dupy i ktoś by powiedział, że jestem męską dziwką, to ja bym się z tym nie kłócił, bo faktycznie daję dupy i to są fakty, nie? W sensie, jeżeli by tak było oczywiście. I faktycznie jeden komentarz, mogę się z nim zgodzić, że ja tutaj sobie śmieszkuję i tak dalej, a ona nikomu nie robi krzywdy. Jest to prawda, z tym z komentarzem się mogę zgodzić, bo no w Berlinie nikomu nie robiła krzywdy, a wręcz przeciwnie, rozumiecie o co chodzi. Ale jeżeli ktoś robił to co robił, plus no teraz jakby też sprzedaje swoje ciało za pieniądze w internecie w postaci zdjęć, no to niech liczy się z tym, że jednemu się to spodoba, drugiemu nie, no nie? Ja z tym nie mam problemu osobiście, ale pożartować sobie lubię, bo mnie to śmieszy. I tyle ode mnie. Także to tak bardziej na poważnie. Strasznie dużo osób się zesrało w komentarzach. W ogóle jeszcze, co niektórzy widziałem, że też obrażali Karolinę w komentarzach na YouTubie. Ona ma to w dupie. Ale no, to w sumie współczuję wam, dlatego że ona nic na wczorajszym streamie nie powiedziała takiego, więc jak już obrażać to mnie, jak ktoś tam się poczuł urażony, że obrażam jego boginię, Mrs. Honey, to jak już to mnie, a nie ją, bo ona w sumie, jak powiedziałem o tym kręceniu się na fiutach, to nawet mi zwróciła uwagę, że co ja mówię. Więc no jesteście pierdolnięci, nie? Co niektórzy, co piszą takie komentarze. Jesteście pierdolnięci, wyjdźcie kurwa z domu, zróbcie coś ze swoim życiem, a nie siedzicie i trzepiecie kitę do jakiejś laski z internetu. Tyle ode mnie, dziękuję ślicznie za uwagę. A przeklinać będę na streamach, bo lubię. Na odcinkach nie przeklinam. I nie zamierzam przeklinać. Dziękuję. Dobrze, przechodzimy sobie teraz do EU8. Jak to wszystko wyglądało? Mamy tutaj topkę, screenka z topki z drugiego dnia, na dosłownie chyba 2 czy 3 minutki przed końcem drugiego dnia. Były 3 levele 200+, a nie, nawet 4, przepraszam. 4 levele 200+, z tego co widzę. Mrs. Honey, największy level drugiego dnia, 217, jak widzicie. Cianko, Szarleta. Mrs. Honey, 217 level. No i tak się ogólnie prezentowała topka. Tak się prezentowała topka. Topka taka, kurwa, powiem wam, no nie jakaś wybitna, nie? Zobaczcie, że nekromantów jest dość mało, jak na serwer nekromantów, czyli w dalszym ciągu się to utrzymuje. No i tyle, nie? Taka przeciętna ta topeczka. W porównaniu do tego, co się działo, nie wiem, na przykład na W50, no wiadomo, no EU8 to bez porównania z W50, ale rozumiecie o co chodzi. Bez szału topeczka można sobie zatrzymać, jak ktoś ogląda na YouTubie, i można sobie przejrzeć dokładniej. Natomiast jeżeli chodzi o pupile, to drugiego dnia pupilków miało 31 osób chyba, jak się nie mylę, dokładnie. 31, bo ja zjeżdżałem w dół i już nikogo nie było. Także 31 osób po drugim dniu miało pupile. No my niestety daliśmy dupy. Gdybym zostawił sobie chociaż jedno piwko i zakręcił kółkiem i pokonał tam te lochy, to co się zadziało wczoraj, to bym jeszcze to gniazdo pupili zdobył wczoraj. Tak to zdobędziemy je dzisiaj. Więc z tym dałem dość mocno dupy. Kolejna sprawa, jak to teraz wygląda. Pod ziemi jeszcze nikt nie ma. Pupilków w tym momencie już mają 164 osoby. Tu się w ogóle coś zbugowało.
ale to się chyba zaraz naprawi. Czy wiem, kto jeszcze da do dupy? No, powiem ci, że się domyślam. Ale już, już, skończmy ten temat. Skończmy ten temat. Dobra, zobaczmy topkę. Mamy godzinę 17:20, jest trzeci dzień. No i tak to wygląda. Mrs. Honey cały czas na czele. Widziałem komentarz również jeden, pod właśnie dzisiejszym filmem. Jeden widz się zapytał, czy myślicie, że Mrs. Honey długo tak pociągnie? Zobaczymy, będziemy śledzić ten serwer. I no przekonamy się, tak? Przekonamy się, czy faktycznie długo będzie ciągła, czy może jednak odpuści sobie. Nie mam pojęcia. To wyjdzie wszystko w praniu. No pojawiło się o wiele więcej takich leveli 120+, 150+. Tu mamy 200 raz, 2, 3, 4, 5. I chyba tyle z tego, co widzę. Chyba, że tutaj jeszcze na tych pierwszych miejscach, ale nie wiem szczerze, jak się ta topka buguje, jak to działa, ale to nie jest istotne. No, więc troszkę więcej takich wyższych leveli, ale no szału nie ma na razie. Co do naszej gildii, udało nam się wskoczyć na top 3 w Elevatorze. To też bardzo fajne osiągnięcie. Fajnie, jakby już nam się to udało dociągnąć do samego końca eventu. Bo wiadomo, ranking w Elevatorze dość dobrze, wydaje mi się, obrazuje siłę gildii, nie? Więc jeżeli jesteśmy tutaj top 3, to bardzo możliwe, że w rankingu ogólnie gildyjnym również będziemy top 3 w przyszłości. Przynajmniej na początku, jak skończymy robić wyprawy. Jeżeli chodzi o gildyjkę, to również. Mamy Jaffsa, który wjebał 156 level prawie. Oj, przepraszam, miałem nie przeklinać. Wbił 156 level prawie. Mamy Dugena 137, Triggerbot tak samo 120. Także tutaj w gildyjce również mamy troszkę świrów, którzy cisną zajebiście. Mamy też oczywiście osoby, które zamykają tabele, ale takie również muszą być, tak? Gildia to jest 50 osób, one się składają na całość gildii. Chlokew, to zależy od tego głównie, jakie przeciwnik twój ma eko. Czyli tutaj kamieniołom i chatę drwala. Jeżeli ma na wysokim poziomie, to dostaniesz więcej, jeżeli na niższym, to mniej. Dobra, tu coś możemy jeszcze zacząć budować. Powolutku, mam komplet rycerzy, możemy sobie skarby spuścić. Porobimy te ataczki, żeby... W ogóle dzisiaj schodzą ochronki. Mi schodzi dopiero za niecałe 5 godzin, natomiast ludziom już niektórym... Która jest? 17:20. No niektórym ludziom już powinno schodzić. Także już niedługo będziemy tu mogli surki zdobywać do twierdzy. Dobrze, zaczynamy. Jaki my tu mamy plan? Przede wszystkim chyba będę chciał troszeczkę Nie no, ja się nie umiem dzisiaj wysłowić, kurwa. Przede wszystkim chciałbym dzisiaj chyba troszeczkę klaserkę jeszcze podbić. Tak mi się wydaje. Możemy tutaj polecieć. Nie wiem, czy mi się uda tych ludzi ubijać, ale w sumie tutaj jakbyśmy polecieli na jakieś 300. O, Matthew od nas z gildii. To tych ludzi powinienem na luzie ubijać. Tak mi się wydaje. Dobra, tu już dajemy dupy. Ale okej, okay, troszeczkę klaserka nam wpadło. Zawsze to 1% do przodu. Szczęście możemy sprzedać. Tu jakieś gemiki mi poleciały. Dobra, no i co? I teraz chyba musimy zdobyć pupilki. Przede wszystkim. Bo to nam da jakieś levele i tak dalej. Ty byś tylko dupy dawał? Nieprawda. Daj mi gniazdo w miarę szybko, bardzo cię proszę. Bo i tak jesteśmy w piździe. Kurwa, no. No co jest z tym gniazdem? Mi zawsze gniazdo z pierwszej misji leciało. Zresetuj, ale ja już wczoraj wbiłem ten 7-7. To już jest bardzo dobrze zresetowane. Sopel, nie ma problemu. Nie no, to jest kurwa, to są jajca kurwa, to są kurwa jaja okrągłe jak berety do chuja. Ja miałem to samo? Ja pierdolę, jeden pasek na gniazdo pierdolone, no. A tak fajnie dropiły klucze do lochów, coś się musiało zjebać? Daj spokój. Znowu cię wyzywają na YouTubie? W dupie to mam. Jak się wkurwiam, to przeklinam, prosta piła. Dobra, weźmiemy krótszą. Ej, no co jest? Dobra, jest. Dwa, nie, cały pasek kurwa na to gniazdo jebane. I ciekawe, jakie pupile dostaliśmy.
Dobra, tu mamy zębika. Ten zębik nie jest zły. Jakie w ogóle się teraz przejścia robiło w pupilach? Bo ja nawet nie pamiętam. Tu karmiliśmy zębika, to jest git. Zobaczmy sobie inne. A, tu dostaliśmy ponika. No to w sumie pizda. O, tu a nie, Boże. No tak, dobrze. Tu ponika to dobrze, tu chognika to chujowo i tu orka to chujowo. Dobra, trudno. Lecimy ze środowiskami. Tego możemy nakarmić. Tu możemy ubić również. Tu możemy ubić, od razu go nakarmimy. Tego możemy ubić, cyk. I tu możemy ubić. Dobra, i tym samym mamy 80 level. I co za tym idzie, możemy zdobyć kolejny kluczyk. Możemy zdobyć kluczyk do 7 lochu. Tylko, że to jest skąd? To jest chyba z misji. Z misji, dobra. No to lecimy, no trudno. Lecimy dalej, szukamy. Poklikamy trochę ten loszek i zobaczymy, jak z przebierankiem będzie. A, ja w sumie muszę sprawdzać pupile. Jeszcze jest dzień w ogóle. Nigdylandia. Erogenia. 18. Step strapionych. I magma caron. Dobra, nie zapamiętam tego i tak. A czy jest... A dobra, tam. O, jest Nigdylandia. Nigdylandię miałem. Znowu cały pasek na kluczyk? Nie no, aby kluczyk poleciał szybciej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Pamiętaj, że masz 25 minut na złapanie petów dziennych. Znaczy ja ich tak nie będę ich łapał, bo ja tu chcę tylko po kluczyk porobić, wiesz? Ale przy okazji po łapy oczywiście. Miałem jakieś miasto Teges, Jezu, ja to będę sprawdzał po 15 razy. Jestem ci mały. O, step strapionych, magma caron. Erogenia, Nigdylandia, step strapionych, magma caron. Dobra, dziękuję ślicznie. Czyli tu nic nie mam. To bierzemy to. W Erogenii chyba było coś lepszego, dokładnie, bo tu chyba była dzyńka, tak. I dzyńkę możemy od razu karmić, pięknie. Dobra, szukamy dalej tego klucza. Dobra, nieważne. Co? Nieważne, nieważne. Lecimy, mamy kluczyk. Mamy kluczyk, widzowie, holy shit. Kluczyk do lochu nam poleciał, lecimy. Powinniśmy jeszcze troszkę zrobić, dokładnie. Level 8.1. Zaraz pooglądamy te lochy oczywiście. Tu mamy jakiegoś magusia. First try, pięknie. O, tu też first try, zobaczcie. Dobra, i teraz mamy takie dwa lożki. One już mają podobny level, więc zaraz sobie zobaczymy procenciki na te lochy. Dobre, jakby nagle starzy weszli do kuchni? A tam chyba tak było, że ich matka była w kuchni. Już nie pamiętam. Obejrzałem to tylko dlatego, że było dość popularne. Ja nie oglądam takich rzeczy. W sensie, no. Warto przygodomat odebrać dziś. Na przygodomat nie wpływają eventy. Więc... Nie ma znaczenia, kiedy go odbierzesz. To zależy od twojego levela i tak dalej. Ale no, eventy nie wpływają na przygodomat w każdym razie. Nie, Mirales, nie wbiję. Robiłem to jednorazowo. A poza tym, chcesz, żebym wbił, to tam masz taki paseczek nad moją głową. Możesz go uzupełnić. Możesz się dorzucić do zbióreczki. To wtedy jeszcze trochę pociśniemy dzisiaj. O, może odegramy tą scenę, ale zamiast dyni to weźmiemy takiego grzyba z Shakesa. Dobrze. No. Załatwione mam. Ile grzyba ci poszło na 200 level w 3 dni? 20 chyba 7 koła dokładnie. Albo 28, coś takiego. Dobrze. Tak nam lożki poszły, to możemy sprzedać. I teraz sprawdzamy procenty. 1,26 na smoka ciemności. No to jego chyba jeszcze ubijemy. W sumie mam sporo grzybów, ale... A może jakieś brońki poszukać? Możemy poszukać w sumie jakieś broni, ewentualnie itemów lepszych. Dlatego, że no właśnie, itemy już mi dają bardzo dużo. Tu co prawda tracimy pancerz, ale trudno. Jest jak jest.
Zaraz będziemy mieć świętego Graala też. Prawie 50 tysięcy grzybów kupiłem, jestem prawie bankrutem. Jaffson, no ja wiem ile grzybów kupiłeś i ci powiem, że kupiłeś w chuj. Wiem ile grzybów kupiłeś, bo mi wysyłasz screeny, nie? Ale no strasznie dużo grzybów ci poszło. Tu na wszystkie staty pancerz na plus. W zasadzie to mogę podmienić. Niech tam sobie będzie. Ja pierdolę, Faren się nawet ze mną nie przywita. O, cześć Faren. Nie, no co kurwa. I bez dziury, a jeszcze nie mamy kowala. W sumie rozrzut chujowy, no ale 60 średnich na plus. Ile na Jaffsie zarobiłeś, przyznaj się. Nie jestem przekonany do końca. Poza tym dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Także daj spokój. O kurwa, no. I to mogę przytulić. Pewnie, że tak. Dobra, czyli brońkę mamy zmienioną, jakieś tam itemki powymieniane. Mam mało pancerza, powiem wam szczerze. Tego pancerza na wojowników by się przydało mieć więcej. Ale sprawdzimy procenciki i tak, bo powinno to wystarczyć, żeby wzrosły fajnie. O, proszę bardzo. Prawie 9% na smoka ciemności i 3% na rosiczkę bagienną. Lecimy. A smok ciemności to jest piąty, może nam da jakiś fajny epiczek. Cyk. O kurwa, ten cyklop też ma nową grafikę. O kurwa. Jezu. No piękna brońka, piękna. Tylko teraz jeszcze jakiś gemik na intę by się przydał. No i powiedz mi, z czego się cieszysz? Cieszy cię moje nieszczęście? Petitek 5%. 5% dostaje od kwoty... od każdej transakcji z kodem neutral dostaje 5%. Nieważne, czy to jest pakiet za 400 czy za 2 dychy. Od każdej jest 5%. Dobrze, możemy sobie obejrzeć tą waleczkę. Zobaczmy te hity, bo tutaj hity na nekromancie to jest coś, czym chcemy się delektować. Dokładnie. Pięknie, piękna sprawa. Teraz tak, teraz mamy rosiczkę. Na rosiczkę w ogóle ta broń na 3 staty to jest coś pięknego. Nigdy nie wiem, kiedy używać dis, a kiedy dat. Możesz mi to wyjaśnić? Nie wiem. Aha. W sumie nie znam takiej. No to wyjaśnione zostało. Pewnie ktoś na czacie. Ja używam wtedy, kiedy mi bardzo pasuje. No ja też tak kurwa na oko właśnie. Dis to na blisko, a dat to na coś daleko. No to mój kanał jest blisko, blisko mojego serca, więc dis channel, yeah, exactly. Sianko Krzyżak, witam cię serdecznie. Dobra, ten nam padł, co nam tu jeszcze zostało? Piekielny cyklop, 138 level. Jego to chyba byśmy też pierdolnęli, tak szczerze. Dokładnie, 8-7 level. Dis to twój idol? Wypluj te słowa, człowieku. Dobra, zobaczmy kolejne o Jezu! Okrutny gremlin prawie 6%, żywiołak ognia 2%. Dobra, te lochy siadają strasznie przyjemnie. Ale najpierw obejrzmy jeszcze cyklopa. Dis to ta ten, dat tamto tamta tamten. Okej, okay, czyli to ma sens w sumie, że blisko i daleko. Jak dobrze rozumiem. Dobra, okrutny gremlin, lecimy. Elevator rób, no bez kitu. Elevator trzeba też kliknąć, możemy to nawet teraz zrobić. Next fame main event this versus neutral. No. Jakby this grał w Shakesa, to ciekawe czy miałby awatar orka. O Jezu, jaki ten żart jest stary. Ja go odkąd nagrałem Shakesa, to on się przewija gdzieś tutaj w community. Ale pewnie tak, pewnie tak. Przydałby się kanał Shoty na Discordzie, pomyśl o tym. No szczerze mówiąc, ostatnie streamy są takie, że tych shotów powstaje naprawdę dużo i te shoty są fajne. Więc możemy o tym pomyśleć, to jest bardzo dobry pomysł, Faren. Faren tak trzyma, jeszcze tylko komentuj miło moje filmy i znowu będziemy przyjaciółmi. Ładuj kasę w staty trochę, właśnie teraz widzicie mojego golda, bo już mi go raczej nikt nie będzie kradł. Tak, no, kasy mamy bardzo dużo. Więc sobie wrzucimy. Zostawimy tak może ze 100 koła na jakieś ewentualne przebieranko. A może nawet więcej. Zobaczymy. Tu mamy po 500. Boczki to ja bym mógł chyba już do 350.
Jakby mi dali awatar, to bym im wysłał zdjęcie Disa. O jest. A co, Honey się spruła? Bezpośrednio nie, ale tam jacyś jej... Fani. Fani jej pizdy się spruli. Którą pokazuje zresztą. Ale to nieistotne, bo już na ten temat mówiłem na początku, już nie chcę mi się go wałkować z powrotem. Także mniejsza o to. Środowiska sobie też porób, bo karma teraz wleciała. Zawsze to jakiś exp. Ej, bez kitu. To też z mądre. Jezu, jak dobrze, że was mam. Ja to już dzisiaj w ogóle kurwa nie myślę. A tak klikam, bo klikam. Już jest przeciążenie umysłu. Zaraz zrobimy środowiska, no. Czy grałeś kiedyś w Bloons TD 5 lub 6? Grałem, Dawski, grałem. Ej, mieliśmy w Bloonsy pograć w ogóle. Mieliśmy, no. Dawski przypomniał. Nie będę czytał tej wiadomości. Ale przeczytałem ją Bart Bobel i była dość zabawna. Kulki można zagrać? W kulki to ty lecisz, Mirales, kurwa, bo cię ostatnio na streamach nie ma, także... Co ty gadasz, Gostek? Widziałeś, jaka gra słowna? Jezu, jestem geniuszem. Dobra, środowiska, tak? Środowiska. Cyk. Jaka reakcja. Okej. To gicior. I tu na razie nic nie mamy, dobra. Okej, na razie wszystko, czyli lecimy. Okrutny gremlin. Obejrzeliśmy w ogóle ten loch? Chyba obejrzeliśmy cyklopa, nie? Możemy dalej klikać. A nie myślałeś, żeby jakoś zmienić alerty? Przykładowo od 1.5 miech 1, na pół roku inna muzyka i na roczek. Nie chce mi się, szczerze. Jestem leniwy. Poza... w sensie... Szczerze mówiąc, teraz, obecnie, jak ten Twitch tak urósł, powiedzmy, to można by pomyśleć o jakichś takich kombinacjach. Kiedyś mi się nie chciało, bo miałem po 30-40 subów, nie? Miesięcznie. Ale teraz faktycznie można coś pomyśleć w tym temacie. Zobaczymy, zobaczymy. Jest to jakiś pomysł. Sianko, zamek kurzednik, witam cię. Czy dostałem wiadomość na Discordzie? Nie wiem, Mortalo, nie sprawdzam teraz Discorda, bo prowadzę streamka. Będę odpisywał po streamku. Każdemu. Przecież przecież często wchodzę. W ostatnich 2 tygodniach chyba z 3 razy byłem. O, mamy kowala. Jezu, jak dobrze, kurwa. Dziękuję za tego kowala. Dziękuję za niego serdecznie. Sprawdźmy żywiołaka ognia. Po streamku będzie odpisywany, ale ja naprawdę odpisuję po streamku. Naprawdę odpisuję po streamku. Ile masz grzyba? Za mało. A nie, jeszcze możemy zrobić osiągnięcie. Tak, tak. Skoro mamy kowala... Tu w ogóle zobaczcie, wszystkie surowce... Już piję wodę. Wszystkie surowce z Elevatora i tam z innych rzeczy nam się zapisały. I po odblokowaniu kowala one tutaj są, bo też widziałem takie pytania. I teraz tak, zakładamy to, ulepszamy, cyk. Co mówisz? Mamy bezkres możliwości, kolejne 5 stat wpadło za darmo i właśnie po to zostawia się broń z pierwszego levela. Powtarzam to za każdym razem, to możemy wywalić. No, więc tak jak mówię, właśnie po to się została brońkę z pierwszego levela, za każdym razem to robię i za każdym razem to powtarzam, a i tak są pytania. Sprawdźmy procenciki, teraz już możemy. Jeszcze coś możemy ubić na miękko. Czy będziemy musieli znowu się troszeczkę poprzebierać? A nie, możemy. Prawie 5% na jadowitego gremlina, wulkaniczny olbrzym, prawie 4%. Dobra, to zaczynamy od tego. Czyli nigdy. Jak to nigdy? Ten stream trwa już godzinę i uzbieraliśmy 100 zł, a jest potrzebne 400. Skończy się szybciej niż myślicie. Dobra. Tu możemy jakiś gemik włożyć lepszy, powiedzmy ten. To już sobie będę zostawiał do jakiegoś kibla, ewentualnie rozmontowanie, coś takiego. Już nie będziemy tych epików sprzedawać. Obejrzymy sobie oczywiście waleczkę. Jak działają te dropy? Wystarczy siedzieć i randomowo wpadają? Uno, jak połączysz konto Discorda z Twitchem, to siedzisz na jakimś streamie, który ma włączone dropy. Na przykład na moim, bo ja mam dropy, ja mam dropy włączone. No co, no mówię jak jest. O. Discorda z Twitchem. Przepraszam. Łączysz konto ogólne Shakes and Fidget z Twitchem i oglądasz jakiegoś streama z Shakesa, streamera z Shakesa, który ma dropy. Możesz mój stream oglądać, możesz tam na oficjalnym kanale i tak dalej.
i po prostu te dropy ci wpadają, odbierasz je i dostajesz je na wszystkie konta, które są podłączone do twojego ogólnego konta, nie? Nagrywałem na ten temat film, jak sobie wpiszesz dropy, shakes, Twitch, coś takiego, to ci pewnie on wyskoczy na YouTubie. Tam to dokładnie tłumaczę, jak połączyć i jak to wszystko działa. Tak sobie myślę, że ciągle lekko narzekasz, że się powtarzasz z takimi podstawami, ale to oznacza, że ciągle nowi ludzie przychodzą i nie stoisz w miejscu, więc chyba pok. Tak, no albo po prostu ludzie wracają do tej gierki po długim, długim czasie, nie? I sobie przypominają, oczywiście, że tak. Ale no wiesz, jak ktoś siedzi powiedzmy na każdym streamie i słyszy 10 raz to samo, bo ktoś 10 raz pyta o to samo, no to już to może być męczące. Mnie to też męczy, jak odpowiadam. Bo po to jest playlista poradniki na YouTubie, żeby sobie takie rzeczy samemu sprawdzić. Ale rozumiem to i mimo wszystko odpowiadam, nie? Dobra, mamy olbrzymiego smoka. Nie wiem, czy jego ubijemy tak szczerze. Kurwa, 4% mamy prawie na niego. Jezu. Nie wiem, jakoś dużo. Kuchi, no opłaca się, no na pewno taka brońka będzie mniej kosztować, aniżeli... Pianko Teksu. Aniżeli brońka jakaś tam z twojego levela, z 90, nie? Ale no to już będzie mniej opłacalne niż z pierwszego, bo z pierwszego ulepszasz za darmo. Nie podpuszczam cię, ale 120 levela plus dzisiaj nie będzie, raczej nie będzie. Ja to się ucieszę, jak wbijemy zarządca areny dzisiaj. I a w sumie taki był cel, żeby wbić zarządca areny w pierwsze 3 dni, więc... Jakby się udało, to w sumie ja bym był zadowolony. 002, dokładnie. Trzeba coś poprzebierać. Przebierzemy sobie gabinet magii. Bo jego już dawno nie przebierałem. Nowa broń plus elevator. Brońkę też zaraz spróbujemy zmienić. Gabinet magii najpierw. Specjalista, dziękuję ci pięknie za dyszkę na dalszy content. Dzięki pięknie. STA93 dorzucił 10 zł na dalszy content. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Kurwa, no, te epiki nie lecą. Ale chociaż teraz będziemy mogli dziurę robić, już nie musimy szukać samych z dziurą. To jest na duży plus akurat. No, plus 37, dokładnie. Gemik możemy odzyskiwać. Już mi się nie chce kopać. Powinieneś zrobić świecę co każdy donate? Nawet nie ma miejsca na świecę. Dziś sprawdza tylko za donaty? Nie, nie, no aż tak to nie. Po prostu... No mogę zrobić wyjątek, jak ktoś się dorzucił do zbiórki, nie? Słaba postać, 230 level, ale ten serwer ma dopiero 2 miesiące chyba niecałe, więc... Czy ja wiem, czy taka słaba? O, i mamy trinkecik, dobra, pięknie. I tu możemy dać sobie to. W ten sposób. Okej, i teraz jeszcze zbrojownia. O kurwa. Jaki rozrzut dojebany. Holy shit, man. Okej, okay, piękna brońka. 0,28. No ten pancerz. Ten pancerz nas boli. Mamy zaledwie 13% pancerza. Dobra. To jeszcze możemy parę itemków zmienić. Czy środowiska wszystkie przeklikałem? Tak, tak, no. Jaki my tu mamy gem? 133. No dobra, to odzyskam. Tak, środowiska wszystkie, no. Nie mogę więcej przeklikać. Możemy jeszcze spróbować elevator. Kurwa, my się trochę przebierzemy i ten elevator dalej nam pada. Słucham? No jakieś jedzonko może poleci, coś tamtego. Jakiś goldzik. Ładnie ten elevator idzie. Dobra, na razie starczy. Co nam tu jeszcze poleciało? Dladzynki. I możemy zrobić syk. O, i możemy... Też my i tak nie mamy ognia. Ponika możemy. Czekajcie, a w ogóle ten pupile, które nam są potrzebne, czyli to jest tak naprawdę chomp, to jest noc i kroks to jest noc, czyli już możemy je złapać. Okej, okay, trzeba to mieć na uwadze. Czemu ten ponik jest w ogóle taki słaby? On powinien ubijać na luzie chyba. Dobra, siedzi. Okej, okay, czyli teraz tak, tego możemy jebnąć, pyk, tu jest pierwszy level, ogień, a zaryzykujemy, zobaczymy czy się uda, emocje jak na grzybach, kurwa, rubuniki, proszę,
Mogłem poczekać, tak? Ale chcę tutaj dodać troszeczkę dramaturgii do tej serii. Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, czyli pupile mamy z głowy. Szukamy dalej. Potrzebne jest nam 20% pancerza na tego ducha wulkanu. Żeby to miało ręce i nogi. Wie ktoś, czemu nie mogę... No nie. Czemu nie mogę użyć emotek z 7TV Patryka? Nie mam pojęcia, czemu, mały. Neutralu miły, a co z tym moim VIP-kiem za zasługi? Tak, to też pójdzie na YouTube'a. Buszujący w trawie. Jaki VIP-ek za zasługi? Sianko, Horpin. Demiens, już rozmawialiśmy o tym, ty tu nie masz zasług. Dobra, wiesz co? W sensie jakieś tam masz, ale nie na tyle duże, żeby dostać VIP-a, no nie przesadzaj. I tak te gemy musimy powymieniać, więc zamiast odzyskiwać, to ja będę kopał. Sianko, zwiadowca, witam. Tylko że znowu straciliśmy pancerz, nie? To jest do pizdy, no ale dobra. Tu mamy pancerz na plus, ale lipa. Poleciał boleśny dla widza? Trochę tak. 300 zł donate i ma VIP-a? O kurde. No dobra, no co zrobić? Trochę golda stracimy, ale trudno. 17% pancerza. Dobra, sprawdźmy teraz te procenty. 0,60. Nie lepiej dobić 9,5 zawki i nie marnować tak grzybów, tym bardziej, że masz mało. A od 9,5 nowy loch. Wiesz co? Masz dużo racji w tym, co piszesz, i tak też zrobimy. Tylko najpierw jeszcze podbijemy trochę klaser. Nie rozumiem. Dobra. Tu już nie damy rady. 60%, okej. W sensie chcę, ale neutral nie dziś. No to mówię, że jutro. Dobrze. Szukamy przede wszystkim dwóch pupili. Ma Erwin, zmurszały las, gnuśny ogród. Kurwa, ile tego jest. Cudowna. Dobra, to możemy odebrać. Ty masz dziewczynę? Nie, to step siostra. Tu nam się nic chyba nie przyda. Dziewiczy kanion, trak trendowatych, nigdy Landia. Tu też nic nie ma. Propolis. Propolis jest. Step strapionych też... Nie, step strapionych nie ma. Merwin jest, ale Merwin to jest to. On nam się nie przyda, a propolis to jest bodajże chomp. Czyli bierzemy propolis. Jaki jest max talety? 66. Okej, to karmimy od razu na maksa. I cyk. I następne środowisko, dobra. I zaraz dobijemy, a ten 9,5 kluczyk to jest podczas zadania również, okej. Dziękuję ci oczywiście, Vendetta, pięknie za radę, bo masz dużo racji w tym, co piszesz. A ja jestem głupi. Więc dziękuję. Magmakaron był? Nie. Dobra, to mamy 9,5 i teraz szukamy kluczyka. O. Proszę bardzo. Jak szybko. Tak, no kluczyk szybko wypadł. To na razie możesz wziąć i sobie grać. Bo na razie nie będziemy i tagawki robić. Dobra. Siedzi. Sprawdź, czy nie ma 9 karmień? Nie ma. Portal do piekieł odblokowany. Holy shit. I tak go nie zrobimy, ale dobra, 9,9 level siedzi. I co, piekielne opcje jeszcze powinien paść. Ja nie mam dwubiegu, a ty też wypierdalasz. Klasyczek. No padnij jeszcze, proszę. W sumie mamy dużo... O dobra, nieważne. Okej, bohater! Jesteśmy bohaterem, widzowie! Setny level! Holy shit! To mogę w sumie rozmontować. Może jeszcze toaleta nam dzisiaj wyleci. To możemy na razie zostawić. 0,92 na ducha wulkany. Mamy dużo golda, mamy bardzo dużo golda. Chociaż nie, no dobra, nie tak dużo. Ale możemy troszeczkę podbić staty.
Szczęście możemy dać na jakieś 350. Dobrze, lecimy. Czyli tak, no kurde, mamy 16% pancerza. Dobrze by coś było jeszcze przebrać. Wbiliśmy dużo leveli, więc nawet jakąś nową brońkę. Te rękawice też możemy wziąć od biedy. Ten gem to już sprzedam, bo on już jest stary. Gicior. Tu by wypadało w ogóle tych rycerzy pozużywać, bo mamy fulla znowu. To już nawet zrobię tak, żeby tylko ich zużyć. Kiedy streamek z Garena na topie? W ogóle widzowie, czy zauważyliście, że poprawiła się jakość streama? Zauważyliście, że stream teraz jest w 1080p i w 60 klatkach? Docencie to i dorzućcie się do zbiórki na grzyby, bo zostało nam niecałe 700. Nie? A, to się pierdolcie, kurwa. Lepiej było w studiu Szczecin? Dlaczego? Tam nie było 1080p. Nie, bo nic się nie zmieniło. Aha. Jestem jeszcze piękniejszy, kurwa, jak się nic nie zmieniło. Sam się pierdol. Dobra. I okej. Okay. Spróbujmy jeszcze coś znaleźć. Lepiej było, bo byłeś rozmazany. Nie no, w studio Szczecin było lepiej, bo piłem alkoholu dużo. To domyślam się, co macie na myśli. Ale no... Nie można pić tyle alkoholu, bo... To, co mi ktoś napisał, że aspirowałem na bycie rojem, a się skończyłem na magikalu... Jakbym pił co stream alkohol, to tak by mogło faktycznie być. Kurwa, nie mam golda. To jest drogie w sumie, dobra. To możemy sprzedać. Rojo przeklinał w chuj? Nie wiem, nie wiem. Tak, górny jest mniejszy, ale jest na wszystkie staty i 36 na plus. No musimy to wziąć, nie ma opcji. Dlatego, że możliwe, że nic lepszego nie znajdziemy. Dobra, resztę golda winte, za dużo nam nie zostało. I klikamy ducha wulkanu. Pięknie. Mamy jakieś laczki. Ło kurwa. Gemik na inte też zmienimy na inny. O, jest święty Graal. Zajebiście. Kolejne osiągnięcie. W który level celujesz dziś? Stopio... A, ja nie mam golda. Kurwa. Dobrze, obejrzymy walkę na początku. Zobaczmy, jakie tu hity poszły. Elevator? Tak, tak, no, zaraz zrobimy. Chociaż bez tego gema w bu... A nie, to mogę założyć te stare na razie. 1 200 000 prawie. No, już mamy golda. Jaki tu był gemik? Na inte. Surki schodzą po dwóch dniach w zależności o której ktoś odblokował twierdzę. Ja twierdzę odblokowałem o godzinie 22.20 około, więc mi schodzi za 4 godziny, no nie? 140 już te gemy mają. 133, dobra, tu możemy wymienić. ...135, 143, dobra, to tego też wymienimy, już będziemy mieć z głowy na ten moment. Jest inta, pięknie. 143, dobra. Laczki nam ładne poleciały, no i znowu sprawdzamy. Procenciki. Tak jest, no co ci mogę poradzić, 1% mamy na niego. To co, może jeszcze coś wymienimy? A, ja nie mam golda i tak, ale to elevatorek może. Dobra, na razie tyle. To możemy wymienić. Ten gemik możemy odzyskać. Dobra. Spróbujmy go ubić. No tu by się przydała brońka na 3 staty. Sianko Damlo, witam cię serdecznie.
To jak mam teraz ten 70% klasera, to jak szukać teraz najlepiej? Bić osoby, co mają jeden item, co pulsuje, czy szukać tych, co mają dwa i więcej pulsujących? Oskaro, najlepiej, teraz już ci będzie ciężko tak po kilka itemów, więc najlepiej sobie dodawać do znajomych tych, co mają przynajmniej jeden item pulsujący. I po prostu ich ubijać co 10 minut i usuwać z tej friend listy, no nie? Ja mam grzyby nie tak jak ty. No to atakuj za grzyby, no. To atakuj za grzyby. Dobra. O, na Voja mamy prawie 4%. I ten Voj da nam prawdopodobnie 105. 200 euro wleci, dobra, siedzi. 200 euro wleci prawdopodobnie na Black Friday. No mam nadzieję, że z kodem neutral. Okej, okay. Ozłocenie na siedzisko. No, zaczynamy zabawę. Zaczynamy zabawę. Tak, tak, dzisiaj trzeci dzień EU8, no. Tylko z Sombej? A. To już ci nie odpowiadam na pytania w takim razie. W sumie to możemy też rozmontowywać jakieś rzeczy. Dobra, kogo my teraz mamy? Teraz mamy Mrocznego Obcego. Kiedy jest w ogóle kolejny loch? Od 110 dopiero. Zobaczmy procenty na niego. Kurwa, też mamy na niego 3,5%. Trzymaj się, Oskaro. Zacząłem się uczyć grać w szachy. Poważnie, Demies? To fajnie. Ja umiem tylko w warcaby. Janko Proboszcz, witam. Dobra. I co? I teraz mamy tak. Teraz mamy maga i potem mamy maszynę do zabijania. Maszyny do zabijania będzie ciężko ubić dzisiaj. Not possible, przybysz z kosmosu. Not possible. Dobra, to chyba tyle w takim razie. Chyba kończymy na dzisiaj. Arenka dobita, zarządca dobity. W sumie 30 leveli wbiliśmy. Nie ma tragedii. Jak na 1500 grzybów. No tam miałem 1700 dokładnie. Tam, no coś koło tego, już nie pamiętam. Elevator, tak, no zaraz wszystko podobijamy. Jak brać udział w tych losowaniach na grzyby, bo tyle co już wydałem z twoim kodem, to się w głowie nie mieści. No Kostant, wystarczy mi wysłać screena, jak używasz mojego kodu. Za każdym razem możesz robić screena i do mnie wysyłać. Ja to wszystko dopisuję do Excelka. I z tego jest giveaway. Wysyłasz mi albo na Discordzie, albo na mailu, albo na Instagramie, gdzie ci wygodniej. To tak za każdym razem trzeba? Tak. Każde użycie kodu to jest plus jeden numerek. A każde 400 to jest jeszcze plus jeden numerek. Więc najlepiej wysyłać za każdym razem. Jak się jutro skończy giveaway i wyłonimy zwycięzców na streamku, to potem będzie kolejny na kolejny miesiąc na grudzień i znowu, nie? Dobrze, tyle. Celu nie dobiliśmy, więc kończymy. Kończymy na dzisiaj. Jutro jeszcze na streamku poklikamy. Jutro jeszcze na streamku poklikamy na spokojnie. Nieważne, nieważne. Dobrze, dociśniemy jeszcze Elevatorek. O ile się uda. Mamy w sumie top 3 w gildii. Mamy więcej niż 120 level. To nie wiem, czy dociśniemy. A chyba już nie dociśniemy jednak w takim razie. O, epika mamy. Ale chuj w tego epika. Co nam tu jeszcze zostało? Mroczne Bory, Moczary Mary, Propolis już wziąłem. Gnuśno, o, jest Gnuśno Ogród. Dobra, cyk. I już się kłócą. Bez kitu, już jest kłótnia. Czyli tak, Moczary Mary, Mroczne Bory, Zmurszały Las. Zmurszały Las mamy. Nie, nie, jeszcze kibla nie mam, ale raczej nam poleci dzisiaj. Czyli jeszcze Mroczne Bory i Moczary Mary. Mroczne Bory, Moczary Mary. Moczary Mary są, pięknie. Nie mogę. Dobra, co mi jeszcze zostało? Mroczne Bory. I to jest nam najbardziej potrzebne w sumie.
Jezu, jaka dobra misja. Lustro możemy wziąć. O, mroczne bory. Ale jak mam lustro, to mi chyba pupil nie poleci, jak się nie mylę. No właśnie, dobra, chuj. Warto było przetestować dla widza. Ale niemiły dla widza? No jestem kurwą. Dobra, czekajcie, bo się skupiam teraz. I to sprzedajną nie zapomnij dodać, to prawda również. Ej kurwa, zostały mi tylko 3 piwka. O, mroczne bory są kolejne, ale z itemkiem, to też nam nie poleci. 8 razy 4, ile to jest 8 razy 4, kochanie? 3 i 2 chyba, nie? W sensie 32, no. Dobra, to jest lepszy. Kraina Oskór, Gnuśnogród, dobra, weźmiemy to. Weźmiemy to. Jezu, no naprawdę nie będziemy mieć tego klucza do kibla. Duża pizda, może ja się jeszcze przeloguję, chociaż już się przelogowywałem. O, dobra. Są roczne bory, pięknie. Cyk, cyk i od razu dostaniemy osiągnięcie za pupile. Cyk. Wszystkie nakarmione na maksa. Elevatorek dużo pomógł. Kurwa, ostatnie piwo. Tak się kicha na kielicha. Teraz gram na betkliku. Oj, nadal jesteś taki głupiutki jak byłeś. Nic się nie zmieniło w tym temacie. Dobra. No nie ma, niestety nie ma klucza do kibelka. Szkoda, myślałem szczerze, że poleci. Ale no zdarza się. Co my tu jeszcze musimy zrobić? Kółeczkiem zakręcimy. Damy do rozmontowanka te itemki. Żeby już było z głowy. Pyk. Co nam jeszcze zostało? Chyba tylko walka na arenie. Walkę na arenie musimy zrobić. O Jezu, ja tu muszę patrzeć na level. Tak, no, za ręki też. Tutaj to nikogo nie ubijemy. Ja mam wrażenie, że tylko ja i Marcin jesteśmy tutaj normalni. Nie wiem, nie wypowiadam się. Możliwe. Dobra, to mamy zrobione. Musimy jeszcze kogoś najebać gołymi rękoma, żeby odebrać sobie gremlinka. Pyk. W sensie goblinka, nie gremlinka. W ten sposób, cyk. I co? I co ja bym jeszcze chciał zrobić? Mamy dużo golda. Jakbyśmy jeszcze może jakiś itemek epicki znaleźli. Na przykład taki. Jeszcze można jakieś itemy poprzebierać, to nawet się przydadzą, wiecie, jakbyśmy jutro klikali lochy. Tak, tak, ulepszenia już mam 10-10, no. O, zajebista brońka. Dobra, wrzucimy golda w staty, bo go mamy naprawdę bardzo dużo. Myślę, że nawet jakieś 650 inty w podstawie. Szczęście możemy dać na 500. Boczki jeszcze? Tak, tak, no boczki też dodam. Wyprawę puść. Wyprawa jest puszczona, o 20 się skończy. Jest 500, Jezu, jak wyliczone. Boczki mogą być na 400. W sumie te boczki mamy dość mocno dopchnięte.
Dobra. Dołożymy może HP do 600 jednak. Nie, nie, już puszczamy od wczoraj te wyprawy. ...675, dobra, i sprawdźmy. Chociaż no ta brońka znowu na 300, na wszystkie staty, więc no na magów to nie jest za dobre. 005. No za dużo nam to nie dało. Za dużo nam to szczerze mówiąc nie dało. Dobra, to co? To wszystko. Możemy odpalić wartę, powiedzmy na jakieś 3 godzinki. Wszystko jest zrobione na koncie, tyle. Zarządca areny odblokowany, więc nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Możemy jeszcze zobaczyć, jak wygląda ranking w tym momencie, chociaż raczej w te półtorej godzinki się za wiele nie zmieniło. Mrs. Honey. 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 Jak powinienem przeczytać? Chcesz. Honey. Tak? Honey. Dobrze, pani Miodek. Najwyższy level. Przypominam, że jeszcze mamy... Ile mamy jeszcze? 5,5 godziny? 5,5 godziny do końca dnia, więc jeszcze się pewnie pozmienia dużo. No ale w tym momencie tak wygląda topeczka, ładnie się 200, chociaż nie, tu jeszcze jest 200 level. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 200 leveli, a podejrzewam, że jeszcze trochę wleci później, więc całkiem nieźle w zasadzie, sporo też takich w okolicy 130, 150, mamy Javsa od nas, gildii 172, Dugen 137, gildyjka ciągle top 3, 15 000 punktów w Elevatorze, przewagi nad top 4, ładnie. Generalnie ładnie. Mówię, my tu po EU5 aż tak nie tryhardujemy, bo na EU5 poszło dużo grzybków, za dużo zdecydowanie. Więc w sumie i tak jestem zadowolony. Bardzo mądrze dzisiaj wydaliśmy te 1500 grzyba, które nam zostało. Bo wbiłem 31 leveli w zasadzie. Także nieźle. Całkiem nieźle.